Może wraz z uzdrawianiem pól twój ojciec wyzdrowieje. Nie wierzysz w to. Racja. Nie wierzę. I witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Let's Play Prince of Persia 2008. Lecimy od razu do pól. Tepamy się, nie będziemy zbierać tych światełek już, tylko te, które będą po drodze, bo... Bo tak. Jak widzicie, mamy teraz dostęp do tych tutaj. Także to nam nie robi różnicy w tym momencie. Już po prostu idźmy dalej. W którą to stronę poleciało? W prawo ulica, luzik. To powinno być blisko, bo jest blisko i tyle. Dobra. No lećmy. Wydaje mi się, że będziemy teraz zrobić tak, że raz słowca, raz alchemik, żeby było różnorodniej. No. I tak. Zostało nam, nie wiem, może jakieś 3 odcinki do końca, 4, różnie to można rozegrać tutaj, także... Okej, udało się. Bardzo mnie to cieszy. No idź. Książę, ty jesteś jakiś głupi, nieograniczony, czy imbecajla to jakaś, czy co, nie wiadomo. No i to na wprost, naprawdę. Stąd był jakiś tam gameplay, chyba o tym mówiłem. Ależ tu cicho. Nie mów, że jest cicho. Nigdy nie mów, że jest cicho. Ale jak to? It's too quiet. I potem zawsze się coś dzieje. A właśnie. To było fajne akurat. Wydaje mi się, że będą 3 sekwencje z nim teraz, ale mogę się mylić. Tylko nie pluj mi na ekran. Halo. Nie umieraj mi tu! Nie umrę. No now. No je. Tu jestem! No, 3. Świetnie. Tylko nie tam zmierzamy? Albo 2. No to jasne. Dlaczego zawsze zmierzamy tam, gdzie są przeciwnicy? Wiesz, gdzie może być żyzne pole? Tam, w górze. Spróbujemy je uzdrowić? Będzie zagadka niedługo właśnie takimi płytkami, żeby się do nich dostać. Nie wiem, czy to tu, czy to gdzie indziej, ale będzie. Dobra, już przestań. O, tego jeszcze nie było. Nie lubię tego. Ale da się nosić. No, jeszcze to mnie goni, nie wiadomo po co i co to robi. Dobra, udało się. Na you olala. Okej, lecimy dalej. Aha, tak się mówi według ciebie? No powiem ci, super masz. Dobra. Lubię to bardzo, że on się okręca, tak jak właśnie po skoku od razu, ale czasem to przeszkadza. Na przykład w takich sytuacjach jak teraz. Więc mógłby się po prostu wtedy chwycić. Lecimy. A tu 2 sobie chodzą, żeby im smutno nie było w parze. Gluty. Pojawiło się wszystko tam, gdzie nie powinno. Bo mi to nic nie zrobiło, w sensie w takim sensie. To miejsce lubię, akurat sporo się dzieje, jest fajne. No hej! Chyba nie cieszy się, że nas widzi. No chyba nie. Spoko. Lubię kontrować. To jest spoko. On też lubi chyba. No daj mi 3 razy cię majznąć. Ja lubię. Bo tak cię wykończę i nie będzie miło. Dobra, Alice też trzeba coś zostawić, nie?
nadzieję, że to bolało. On cię nie słyszy. Paskudny z ciebie skubaniec! No i co? W tym miejscu można zginąć na wiele sposobów. Serio? Sorry, są mój głośny gul herbaty. Zawsze są głośne, ale tym razem jeszcze mi boli gardło, więc to już w ogóle po prostu kombinacja... Nie wiem. Chcesz odpocząć? Ahriman nie odpoczywa. Ty nie jesteś Ahriman. Masz rację. Trochę tu za cicho. Cicho, ale wcale nie spokojnie. W tym miejscu można zginąć na wiele sposobów. Jeszcze dużo biegania. Będę potrzebował nowych butów. Dobra, to lecimy. Szkoda mi tego nie wziąć, więc biorę. Albo w sumie to nie. Bo teraz sobie pójdziemy tutaj. Także... tak. Aha, słyszałem jakieś puknięcie drzwi. Czekajcie, zobaczę tylko co to było. Świątynia Słońca. Tak? A to będzie zbiornik. No okej. Skoro tak. O Boże, ta droga. Nie mów mi takich rzeczy, ja tylko potrzebuję twojej ręki, żeby się dalej przedostać. Potrzebuję twojej ręki, w ogóle nie powiem jak to brzmiało, ale może pomijmy ten fakt po prostu i udajmy, że nic nie mówiłem. Tak zróbmy właśnie. W które mańka się idzie tu? Jak sobie rzeczy to tęcza się zrobiła nawet, patrzcie, po prostu, I can't believe this. Nie wypinaj się tak na tym belce, czy cokolwiek to jest. Po pierwsze blokujesz drogę, a po drugie tam jest tobą Elika, więc... Miałeś obiekcje co do tego, że obcinasz jej tyłek i nagle takie rzeczy robisz. Okej. Okay. No i świetnie, to jest uzdrowiona kraina, on się tu pojawia, naprawdę? Tak się robi? Kiedy? Dobrze nam idzie. Dobrze mi idzie, okej. Okay. Mam nadzieję, że nie są zatrute. Tak przed chwilą mówiłeś. Może się uratuje jeszcze jakoś? Dlaczego mieczek miał? Te pnącza jakieś są wybrakowane, nie wiadomo co. Myślę, że pójdę dołem, bo to bez różnicy. No serio! Przecież dobry był timing. Skoro udało mi się przejść pierwsze na luzie. No to było bitchy. Bardzo. Może teraz. Won. Idź fuj. Serio? Tyle czekałem, żeby do góry poszło. To nie, to i tak mnie zabije. Masz rację. No. Aha. Ja nie będę komentować tylko co tutaj się dzieje. Sorry za ten gest. Normalnie gdybym miał możliwość jakiś przycisk... Chcesz chwilę odpocząć? W mikrofonie. Który odpowiadałby za wyłączenie mikrofonu czy ściszenie, to bym to zrobił, ale nie mam, więc... Trzymaj się! No, you know. Widzę, że tak będzie szybciej. Górą jest nawet szybciej i krócej i w ogóle trzeba po razu tak... A ty won. Ale przynajmniej zobaczyliście, jak wygląda śmierć z tego czegoś. Więc luzik. Fajne dźwięki tu są. Chowaj się! Chciałem tak ładnie longiem to przebiec. Hal mi nie pozwoliło. Żyzne pole znajduje się na spodzie tego zbiornika. Umieściliście żyzne pole na samym dnie. Pod wodą jest najlepiej chronione. A może trzeba było je umieścić w zbiorniku wypełnionym zepsuciem? Założę się zresztą, że to właśnie planuje Alchemia. Tam ta płyta chyba prowadzi na dno. Liczę, że jesteś gotowa na kłopot.
Bo jeśli będziemy musieli popływać w zepsuciu, to... Nawet nie mam ręcznika. Super, a może ten mieczek byś schował, bo ty nie biegasz z mieczem. Spaczyło coś po prostu. Widzicie? Bo on tak za rękojeść bierze i po prostu jest schowany ten miecz. A on mogę wyciągnąć tego ciągle. Tego miecza. To nie wygląda jak dzieło Ahur. A jeszcze ją przeszywa. To jedna z maszyn alchemika. Zbudowana przez Ahurów, lecz pod przymusem na jego rozkaz. Alchemik nie wygląda na miłośnika nocnego nurkowania. Do czego mogło mu to służyć? Tu gromadził zepsucie, przepompowywał je do innych części miasta, manipulując nim i przekształcając. Nie wygląda, jakby był nieużywany od 1000 lat. Jest zniszczony, ale nie aż tak. Po odejściu alchemika my, Ahurowie, używaliśmy zbiornika, by dostarczać wodę do miasta. Później jednak mechanizm przestał działać. Myśliciele, filozofowie, alchemicy... Wszyscy opuścili miasto i nikt nie umiał go naprawić. Używaliście go do dostarczania wody? Czyli nie wszystkie maszyny alchemika są takie złe. Ależ są, to dzięki nam użyto ich w dobrym celu, dopiero po jego uwięzieniu. Wyobraź sobie to miejsce, pełne wody, otoczone przyrodą. Prywatna oaza na środku pustyni, co, księżniczko? Cudownie. Uwielbiam luksus. Czy miałaś także podległe sobie dziewice? W tej sprawie posłuż się własną wyobraźnią, nie muszę ci pomagać. Okej, to już koniec chyba. Ten miecz mi raka daje. Ja tak nie miałem jeszcze. Wolę, jak przerzuca mnie to od razu z płytki na płytkę, wygląda to dużo lepiej. No ale, niech stracę. A właśnie. Zbiornik niestety nie jest wypełniony ani zepsuciem, ani wodą, a szkoda. Bo pływanie w tej części jak najbardziej mogłoby się znaleźć w końcu, skoro to nie jest klasyczna formuła księcia, ale... Co ja tam wiem. Nie wiem, przy czym oni mieli problem w ogóle, żeby to zrobić, ale... Może kiedyś będzie pływanie. Księciu. Jeśli w ogóle jeszcze jakiś wyjdzie, bo przecież AC teraz jest najważniejszą. Jesteśmy uwięzieni. Nie przyszło ci to do głowy, zanim weszliśmy do tej... Spoka, ty masz jakieś śmigło zrobione z pochwy na miecz i miecza. Okej. Niezłe wejście. Elika. Kurde, ale od zepsucia się odsuń, bo... popsujesz mi sekwencję. Przebij się! Że rękawica? On się leczy, głupi. To było do przewidzenia. To nie jest moje miejsce. Nie jest nic nie znasz. Potrzebujecie. Weź ten miecz. O, świetnie. Co zamierza Alchemy? Koniec. Czy to miejsce na pewno nie zacznie napełniać się wodą? Te mechanizmy są prastare. Prawdopodobnie żaden już nie działa. Nie słyszę tego, nie po to tu przybyłem, by w pustyni się utopić. Lika chciała, żebyś jej pomógł wstać, nie wiem, czy zauważyłeś. Chociaż rzeczywiście potrzebuję kąpieli, to może nie w tej chwili. Wydostaniemy się dzięki tym płytom. Gdy wrócę do cywilizacji, wezmę kąpiel.
długą i przyjemną, w czystej wodzie, z pachnidłami. Jeśli masz ochotę na drapanie po plecach, to dostaniesz specjalną szczotkę. Po co alchemikowi wszystkie te rzeczy? Zapiski nie mówią, czego dotyczyły eksperymenty. Opisują jedynie okrucieństwa, jakie przeżyli nasi ludzie. Czy Ormast jest dobrym bogiem? Więzi Aremana. To chyba wystarczy. No właśnie, da. Okej, wszędzie nam zostało po jednym. Ale myślę, że pójdziemy sobie też tutaj od razu. Bo mamy jeszcze czas. Dlatego właśnie tak zrobimy chyba. To się nazywa maszyny. Dobra. Gdzie jestem? Halo. Kompas? Nie dowiem się. Tędy. Kichnę. This is it. 5% orgazmu. Czy coś. A jak ludzie kichają 4-5 razy pod rząd, to dopiero. Ja maksymalnie 3 i to też rzadko mi się zdarza. W tym ankiemie nie było jeszcze. Ale mnie ściągnęło. Halo. Dzięki. Ale luzik. Weź se daruj tamte potworku, nie mam czasu na ciebie. Co ty na to? Super. Aryman nie odpoczywa. Chyba usłyszał. Znów zaatakuje. On cały czas atakuje, o co ci chodzi? On ma jakiś problem ze sobą emocjonalny. Nie, okej. Okay. Co, że niby tu? No to jasne. Tylko tu jest brzydko, więc... musi być tu. Ja się to schowię już. Ile można czekać? Dobra. Da się. Da się. Widzę żółtą płytkę? Naprawdę? Kosz. Ale ona jest popsuta teraz, nie? Nie ma żółtej płytki. W domu? Sądzisz, że to dobry pomysł? Ostrzec ich, że nadchodzi... Może są na tyle głupi, żeby sprzedać własne dusze. Ale nawet oni już wiedzą, jaki jest... Tam jest płyta mocy. Brzmiało to, jakby go ona ucieszyła, ale to po prostu się uciął dialog. Naprawdę nie jesteś ciekawa, jakie jest przeznaczenie tych maszyn? To dzieło Aremana. Żałuję tylko, że nie zniszczyliśmy ich, kiedy mieliśmy okazję. W tym miejscu można zginąć na wiele sposobów. Nic więcej się nie dowiemy. Szkoda. Okej. Wiedział, że nadchodzi. Czyżby ścieżki naszego losu się przeplatały? Możliwe. No serio. Musisz wytrzymać! Dam radę. Teraz się oczywiście tepnie, bo dlaczego by nie? Broń się! Ej, bo on mnie w zepsucie daje. Co on sobie wyobrażał? Okej. Okay. Nie lecz się. Jaki kon. Hej, broniłem się. Oczywiście teraz będzie się godzinę ten tegesował. Ała. Chciałbyś. Hej, broniłem się. Nie uciekaj od niego, masz go właśnie bić. No fajnie, że się dupło wszystko, ale to nie zmienia. No
No właśnie, bo on się leczy, on jest jakiś pogrzany, w ogóle nie wiadomo o co mu chodzi. Tak pewnie od początku. Tylko, że tak powiem, miałeś zły stan skupienia. Aha. Nie żarć się. Daj się ponieść. Pustca. Ogarnia cię zepsucie. Nie mogę cię uzdrowić. Mogę je tylko powstrzymać. Świetnie. Więc po tym wszystkim dołączę do wesołego klubu Arymana? Tylko Aryman potrafi tworzyć zepsutych. Więc po prostu umrę. Żyzne pole, uzdrowienie może oczyścić zepsucie, jeśli tylko uda mi się je powstrzymać do czasu, aż tam dotrzemy. Pośpieszmy się! Będzie mi jęczał teraz chyba ciągle. Zaczekamy, aż umrę, czy... No wiesz, spróbujemy coś zrobić. Dokładnie, mówiłem. To za kościelny dubbingował. Ruszajmy. Będziemy tak tu stać? W porządku. Daję tylko pór, żeby zrobić na tobie wrażenie. To się sprawdza na randkach. To nie będzie łatwe. Umrzeć najłatwiej. Znacznie trudniejsze jest utrzymanie się przy życiu. Ale ja lubię wyzwania. Nie możesz się poddać. Nie zamierzam jeszcze umierać. Nie umrzesz. Nie pozwolę ci. Ach, to w porządku. Miałem tyle planów. Cóż właściwie to... Miałem nadzieję, że zdążę zrobić plany. Nie mamy czasu do stracenia. Wiesz co, chyba nam się uda. Tak myślę. No ja nie wiem. Myślisz, że jak postękolisz, to będziesz sexy? Nie, mój drogi. Dobra, lećmy uzdrowić to pole. A może odpocznijmy tu przez chwilę? Normalnie w takim przypadku, o fuck. Takie kółeczko przeszlibyśmy w trylogii zwalniając czas. Po prostu. I to by było fajne. Teraz. Now. Spoko. Można i tak. Fajny ekran mi zrobili naokoło, taki zielony, że jestem właśnie zarażony. Bajera, nie? Po prostu efekty pierwsza klasa. Myślałem, że tutaj spadnę, bo jest taka przerwa w desce. Cóż, moglibyśmy zostać tutaj. Piękny widok. Jesteś gotowy, idziemy. A więc gdy Ormast postanowił przejąć władzę po raz pierwszy, było tu miasto? Miasto było tu już, gdy bogowie byli młodzi. Nawet Aryman kiedyś wow, już fajne. Miał i rozwijał. To zaniedbania ludzi spowodowały, że upadło w cień. Aha. To cudownie. Dobra, to lecimy dalej. Hopa siupa. Widzę tu jakieś płytki, czy nie widzę? Gdzie mi to wszystko wygląda? No ale najpierw pobiegamy po suficie, bo w sumie czemu nie? Tak jeszcze nie było, żebyśmy spadali gdzieś niżej na drążek z takiego czegoś. Okej, okay. Czemu to jest taki morski ślad? Dziwny. No specjalnie nie chciałem, żeby się łapał. Znaczy, miło z swojej strony, ale no, to mi chodziło, bo to zabiera czas, bez sensu. Dobra, już prawie jesteśmy na górze. Świetnie. Naprawdę super. O to chodziło. Ta coś sapie pod nosem, nie wiadomo.
Nie trafiłeś sobie na Gzyms. Prawda, książę? Prawda? Prawda? No to jasno! Okej. Jeżeli niby niżej. Idź, pędź. Nie urabia mnie to, ale... Ale luzik. To jest fajny akurat. No i jesteśmy. Jeszcze trochę. Czas sprawdzić, czy uzdrawianie zadziała. Zadziała, prawda? I hope. Powinniśmy iść dalej. No to jest. Ładne światełko. Podoba mi się ten kolor. Super. Uprzedzam, że będę dmuchać nos, także... Sorry, wiem, że to grzeczne. O! Ekran mi się naprawił. Zadziałało. Zepsucie zniknęło. Miło usłyszeć ulgę w twoim głosie. Myślałem, że masz pewność, że to pomoże. Chyba jednak możemy zmienić nasze przeznaczenie. Trzecia brama została otwarta. Możemy wygnać kolejnego zepsutego. W takim razie ruszajmy do bramy. Nigdy nie spotkałem dziewczyny. No wiesz, takiej jak ty. Widocznie szukałeś w niewłaściwych miejscach. Okej, ja tutaj zapisuję. Do czarnej bramy jeszcze nie idziemy, bo pójdziemy sobie tutaj, to będą wiataraki. Także tepnijmy się od razu. Ja sobie tutaj zapiszę. W kolejnym odcinku właśnie przejdziemy te wiatraki i pójdziemy do czarnych bram. Także ja zapisuję. Ja się z wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. I na razie. Cześć.